Zmarł Artur Rubinstein, najwybitniejszy polski pianista naszych czasów. Chętnie występował w kraju ojczystym. Z archiwów Kroniki przedstawiamy zdjęcia i nagrania z powojennych pobytów w Polsce. Na stałe mieszkał w Szwajcarii. Rok 1960. Koncert z okazji otwarcia 6. konkursu Chopinowskiego. Rok 66. Filharmonia Narodowa. Ostatnie chwile przed próbą 4. symfonii Karola Szymanowskiego. Wysoko ceniliśmy sławnego rodaka z miasta Łodzi. Jego niezwykła żywotność i prostota zachowania pozwalała mu nawiązywać kontakt z młodzieżą. Spotkanie ze studentami Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Miał wtedy 80 lat. Był najwspanialszym wykonawcą muzyki Chopina. Spółdzielcze biuro mieszkaniowe w Warszawie. Spotkanie pod hasłem dezinformacji i ludzkiej mitręgi. Tak spędzało ostatnie dni grudnia kilka tysięcy warszawiaków. Dwa miesiące, pół roku, no. Ale nie w ostatnim tak miesiącu. Tak się nie robi. No oni robią zupełnie bezmyślnie. Od godziny 5 rano stoją. Ja stoję? O 3. Jeszcze, a nic nie stoi. Która całą noc stoi. Przyjechałam ostatnim tramwajem. Nie miałam już komunikacji wrócić. Musiałam pozostać i marznąć. Tak jakby się za darmo dostało. Nikt nie potrafił w porę wyjaśnić procedury zapisywania się do spółdzielni, wielokrotnie zmienianej i nowelizowanej. Pójść do domu i zrezygnować ze wszystkiego. 94, 95. W starym roku biurokracja święciła triumf. Mamy nadzieję, że będzie to dla urzędników okazja do samokrytycznych przemyśleń. Z dniem 31 grudnia jest znany już od jakiegoś czasu. Natomiast wystarczyłoby podać, że ci ludzie, którzy książeczki będą mieli z datą wystawienia do 31 grudnia, spokojnie je sobie zarejestrują w terminie, do kiedy będzie trzeba. Znaczy, do kiedy spółdzielnia tego nie załatwi. Tym bardziej, że załatwia to jedno biuro w Warszawie, tylko tutaj. Dwa okienka dokładnie. Tymczasem, ponieważ takiej informacji nie ma, robi się jakieś setki list społecznych. Tutaj wszyscy mają numerki tam jakieś czterocyfrowe, Bóg wie jakie. I tutaj tak na oko stoi w tej chwili 2000 ludzi, albo i lepiej. No powiedzmy 3, no 10 to nie. Z których podejrzewam połowa w tej chwili jest w pracy. To znaczy oficjalnie, podpisała listy, przyszła do tej kolejki. Już nie mówiąc o tym, że ludzie tu stoją po nocy, marzną, bo to jest jednak grudzień. I to wszystko razem nie ma sensu, a wystarczyłoby po prostu poinformować ludzi. A przecież są spółdzielnie, które potrafią pracować lepiej i ułatwiać życie mieszkańcom nowych osiedli. Członkowie warszawskiej spółdzielni Natolin wierzą, że wprowadzają się do mieszkań bez usterek. Wszystko wiedzące komisje patrzą wykonawcom uważnie na ręce. W ślad za rzeczoznawcami ekipy rzemieślników usuwają niedoróbki przed oddaniem mieszkań. Na taką nietypową sprawność działania patrzymy jak na jakiś cud. Odwlekanie poprawek to nie tylko nieszczęście dla lokatorów, to również szybsze zużycie substancji mieszkaniowej. W Natolinie uporządkowano otoczenie bloków, zanim przyjechały wozy meblowe.
Obszerne parkingi powstały, zanim właściciele samochodów zdążyli rozjechać do szczętu trawniki. Nie ma też smutnej pustki usługowej i handlowej. Tu naprawdę myślą o lokatorach. Telefon na nowym osiedlu, niebywałe. Zarząd Natolin obiecał wszystkim członkom spółdzielni mieszkanie, a opóźnienia nie przekroczą 2 lat. Jest to epopeja techniczno-historyczna pod tytułem Guzik, a sprawa polska. Guziki robimy z dolarów, bo z tamtej strefy trzeba sprowadzać aż 7 składników niezbędnych do produkcji. Jeszcze przed 15 laty podstawowym surowcem był krajowy znakomity galalit, ale wzgardzili nim wytworni kapitanowie naszego przemysłu. Marzyły się im dewizowe guziki przy rodzimej kufajce. Teraz nie ma dewiz, brakuje więc guzików. Aby ratować sytuację, próbuje się wytwarzać je ze starych płyt gramofonowych. Cienko śpiewamy z tych płyt. Młodzieżowe fryzury na gołą pałę wychodzą już z mody. Za mało w nich spontaniczności i fantazji. Trzeba więc trochę innej technologii. Najlepiej nadają się do tego zwykłe odkurzacze. Proponujemy nazwę Kukuryku, bez żadnych aluzji. Po tym lekkim wstrząsie elektrycznym, z okazji karnawału odpoczynek w miękkich, powłóczystych nastrojach sprzed lat. Panie ubierały się wtedy w jednej tonacji, a mało kto dziś pamięta takie nazwy jak crepe de chine, velour chiffon. Tak, jeszcze trochę, a Krawcowa będzie mieć pod ręką zamiast żurnala podręcznik chemii organicznej. Z czego lepiej szyć na bal? Z ortalionu czy z folii poliestrowej? Do sukien wieczorowych zdobywano wtedy koronki z Brabancji. Dziś raczej z Podlady. Ten śnieżny rajd nazwali organizatorzy rozpalone żelastwo na lodowatej trasie. Poślizgu nie należy się bać, trzeba go po prostu umieć wykorzystać. Kaskaderzy z Hollywoodu dorabiają sobie do pensji efektownymi pokazami motorowej ekwilibrystyki. Ile nastąpią takie emocje, że tylko kobiecy system nerwowy zdoła je wytrzymać. Poziom hałasu przekracza tu 150 decybeli. Samochody z dopalaczami jak odrzutowce. Takiej rakiety nie zatrzymają zwykłe hamulce.